fingerprints on my heart. You left your fingerprints, now I can't get them off. You left your fingerprints on my soul. Now I can't walk around and I never feel alone. You left your fingerprints where no one else can touch. You left your fingerprints on my soul, soul, soul. Now that you're by my side, I'm never letting go. Się bardzo podobały na mojej ziemi, można tak powiedzieć. Pogoda pod koniec nas zaczęła rozpieszczać, oby jutro też wytrzymało, ale z tego co słyszałem, to będzie jednak padał deszcz. No cóż, no jest pewien niedosyt, bo trzecie miejsce w grupie A, wiadomo, że chciałoby się lepiej, ale mam też świadomość tego, że jeszcze muszę się wiele nauczyć. Samochód zupełnie nowy, no, co prawda już szósty wyścig, ale jednak musimy w zimie nad nim sporo popracować, bo to już teraz nie tylko moje umiejętności mają wpływ na wynik, ale też to, w jaki sposób ten samochód się zachowuje. Na razie jest jeszcze wiele do zrobienia przy samochodzie, takie trzy podstawowe rzeczy. Jak zrobimy to w przyszłym sezonie, na pewno będzie zdecydowanie szybciej. Dzięki. Thank you.
ten sezon, w tym sezonie postawiliśmy poprzeczkę, uważam, bardzo wysoko. Nowe samochody, czteronapędowe. Przez 15 lat jeździłem samochodem z napędem naprzód, dlatego to dla mnie naprawdę była zupełna nowość. Z każdymi zawodami było coraz lepiej, ale jednak jest niedosyt, bo wiem, że mogło być szybciej, ale nie da się od razu jechać tym samochodem bardzo szybko, czego sam doświadczyłem. Wierzę w to, że w przyszłym roku będziemy jeździć razem z Karolem szybciej, co pokazują już tak naprawdę te dwa ostatnie wyścigi. Już nawiązywaliśmy walkę w generalce grupy A i w generalce grupy N. Bardzo gratuluję Karolowi za dzisiejszy wynik. No, niesamowite czasy robił na deszczu, także szacun dla niego. Chcę mu również podziękować za przygotowywanie samochodu przed zawodami, bo naprawdę samochód był bardzo fajnie przygotowany. Podziękowania dla Piotrka Materniaka, dla Autostrefy, dla Ernesta i wielu, wielu innych. Na pewno o kilku osobach zapomniałem, za co bardzo przepraszam. No i dla Zosi oczywiście. No cóż, 7 miesięcy przerwy. Widzimy się w Załużu. Dużo walczy za nim. A przed nami, proszę Państwa, klasa, która musi być przywitana odpowiednio. Bo na stronę ludzkich samochodów i mistrzostw Polski. Przechodzi do historii. Szczególne brawa klasa E0 1000.